Zazwyczaj relacje zaczynamy w dzień zawodów, ale Mistrzostwa Polski są takim wyjątkiem, że ich powaga sprawia, że przyciągają się na dzień przed. Także właśnie w składzie trener. Jestem. Niki. Jestem. I operatorka Daria. Jedziemy do Kleszczewa na złożyć dokumenty i być obecnymi razem z resztą trenerów i zawodników, którzy już być może tam czekają podczas losowania. A dodatkowo jest to dla nas podróż sentymentalna, ponieważ hala w Kleszczewie była świadkiem kawałka karate naszego rodzinnego, jak również ogólnopolskiego, więc zobaczymy, jak ta hala wygląda przygotowana na jutrzejsze mistrzostwa. Mkniemy więc na Kleszczewo. Pustki, panie, na parkingu, pustki! Zapraszam na wycieczkę krajoznawczą po sali naszego dzieciństwa. Tutaj korytarz, który wydawał mi się wtedy 10 razy większy i szczerze mówiąc myślałam, że to będzie sama rozgrywkowa, ale jednak okazało się, że jest mniejszy niż zapamiętałam. Następnie przechodzimy na halę główną, która również jest nieco mniejsza niż zapamiętałam. Mimo wszystko przyzwoita. I trybuna. Które też są, wszystko jest mniejsze, ale sympatyczne. A teraz lecimy do przyjemniejszej części wycieczki, mianowicie do automatu, w którym niegdyś leciałam całe moje kieszonkowe, kupując landrynki w pudełkach. Zobaczymy, czy nadal są one dostępne i jakim asortymentem obecnie może pochwalić się ten oto automat. Jeśli też bywaliście na tej sali dawniej, napiszcie w komentarzach, co kupowaliście w automacie. Z aktualizacji wprowadzono możliwość płatności kartą. Kiedyś tego nie było. Nie było takich bajerów, to prawda. Ale asortyment bogaty. Asortyment bogaty, niestety zubożały o landrynki. Nie ma landryny. Nie ma landryny. Ale chyba skuszę się na batonika, Milka Oreo. Ale z góry to w ogóle wygląda na mniejsze niż zapamiętałam. Przerwa na anegdotę. W czasach, kiedy jeszcze ćwiczyło się na tej sali, zawsze na tym oto zegarze upatrywało się końca treningu. A, wspomnienia prawda. Wracają. Prawda, dalej tu jest. No. I dalej działa z tego, co widzę. Dobrą godzinę wskazuje. Mimo zmiany czasu. Tutaj mamy miejsce do rozgrzewki. Agresywna sesja rozgrzewkowa. I tam dalej. Chłopcy chyba zainspirowali się blogiem Mikasy z Pruszkowa. Tak jest. I stworzyli rytm zwycięstwo. Wciąż mamy ponad pół godziny do losowania. I wciąż jeszcze fryzura z treningu trzyma się. Tak. To co z losowaniem? Losowanie, jak tutaj powiedział nam sekretarz pokół, odbywa się w spale, więc przyjechaliśmy, złożyliśmy dokumenty, zapłaciliśmy pieniądze. A losowanie będziemy obserwować online i dowiadywać się z internetu. No a w biuletynie zawodów było, że tu na hali będzie. Co? Biuletyn sobie, życie sobie. Szkoda. Ale przynajmniej obsikaliśmy teren. Obsikaliśmy teren, zobaczyliśmy halę, która przywołała wiele wspomnień, także jutro się tutaj będziemy od rana. Tak jest. Agresywnie. Dzień drugi, parking jeszcze pusty. A my już jesteśmy. Manufaktura identyfikatorów. Trener przygotowuje się na przybycie naszych milusińskich. Zaraz przyjedzie rekinobus, spławiec i chicholobus Calosito, który przywiezie zawodników ze środy. Dojechał Marcelobus i Kalosobus. Tutaj już jest analiza drabinki. Przepisów. Dojechała reszta ekipy pławcobusem i kostkobusem. Wszyscy się rozgrzewają, prawie.
ale na pewno wszyscy pozdrawiają, tak jak Niki. Tak, Niko ma współpracę z tym producentem tych napojów, że tak chodzi za chyba jeszcze spuszko? Nie. Chyba nie, bo zakrywa ręką. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecich Mistrzostwach Polski Seniorów Karate. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów wydarzenia Polski Unii Karate Polsko-Tecki. Jest mi niezwykle miło powitać na tak zacnej imprezie. Thank you.
Szpaku fajny poziom, jak na wciąż będę go tak nazywał, debiutanta, to super. Dimuś jeszcze lepiej, moim zdaniem Dimuś powinien wygrać, nie wygrał, co mam powiedzieć, ale Dimusiowi i Szpakowi wróżę poważną karierę. Dziewczyny wezwane na matę. Zaszczycił nas medalista poprzednich Mistrzostw Polski Juniorów. Młodzieżowców. Racja.
Thank you.
A Kinga... Kanelka się rozgrzewa. Kańczo! Siostry bez endu. Yeah.
do. Thank you.
Maciej. Seniorzy minus 75, zapraszam na tatami 3. A zmienili kierunek. Miał być na jedynce. Przepraszam, tatami 1. Nie zmienili. Chcieli oszukać. Tak. Wiktoria, a jak to się stało, że byli na tej drużynie? To, to normalna babka zabić? Nie chciałam. Nie? Aha. Trzy medale na cztery w drużynie. Nie. Aha. Maciej Drążek.
Brzewski, zapraszam na tatami 1. Maciej Brzewski, tatami 1. Swoje kata. Podobało mi się. Obejrzałyśmy przed chwilą wideo i myślę, że możemy być z siebie dumne. Na pewno wyszło lepiej niż indywidualka. Nie jest to mój najlepszy dzień indywidualnie, ale drużyna na propsie. To super. Zrobiłyśmy na pewno bardziej zachowawczo niż na treningach, ale taki był cel na dziś, żeby zrobić. Cel był określony. Celowi sprostałyśmy, uważam. Zaprezentowałyśmy się w dobie. Będziemy pracować dalej. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Bardzo prosimy, żebyśmy na następnych mistrzostwach Polski mogli zrobić bunkaj, bo to już nasze drugie mistrzostwa, kiedy mamy bardzo fajny bunkaj, a nie mogliśmy go zrobić. Moje trzecie. Ja nie mam zdania. Nie, było naprawdę fajnie. No. Jeśli jest siebie, z nas dumna wszystkich. Pytanie od dziennikarzy. Dlaczego niektórzy karateczy nie noszą butów? Bo tak powinno być. Dlaczego niektórzy noszą? Nie. Dlaczego nie noszą? Bo co? A, po co? Dziękuję. I jeszcze pragnę tylko zauważyć, że pomimo drużyny z Budopanu, która wiadomo ma w swoim składzie kadrowiczów, albo nie wiem, kadra w każdym razie, w pojedynku z nią miałyśmy obie drużyny powyżej 21 punktów. I jest to sukces moim zdaniem. Tak, miałyśmy jak na te zawody i ogólnie miałyśmy bardzo wysokie noty w drużynie, uważam. Tak. Jest! Martyna, twoje zdanie na temat tych zawodów? Z drużyny dziewczynkaś i chłopaków to super, ale jest mi za gorąco. Tak, strasznie duszne jest. Szpak? Jem banana. Smacznego. Klubowa chillera na kanapkach. Niki, czy ta pogoda nie kojarzy ci się totalnie ze starymi czasami na perfekcji w Kleszczewie? Totalnie tak. Wojta, tobie? Ale co? Wojt jest perfekcyjny i nie musiał jeździć na perfekcję. No. Kiedyś były takie zgrupowania, wiesz, w weekend majowy, zawsze tutaj. I brałyśmy udział z Niki. Zdobyły się perfekcje. Dziękujemy za wsparcie klubowi mężowi. Tak, wspaniała koszulka klubowa. Właśnie dzisiaj mówiłam, że Wojtowi muszę taką sprawić. Koniecznie. Jak najbardziej. A my jeszcze czekamy na ciepłe Wojtowe. Co tam Wojt wybrałeś? Co przyjąłem te bagietkę. Usłyszałem, co ubrałem. To widzimy. Czyli czekamy na bagietę. Nie wiedziałam, że to taki prestiż i to chyba nadzienie. Chorizo, są i chyba co chyba. Nice. Taste test. Póki co gorące. W przeciwieństwie do karpacza, dekoracja już zaraz. Także zbieramy się. Tato, odbierasz medal, słyszałam. No co tam, kurde, coraz starszym jestem seniorem, medalistą. Takie życie. No, nagrywam. Postać, no. Zrób tam, gdzie użyłem. Aha, dobra, to patrzcie tutaj na obrniczanki. Dzień dobry. 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 D
Rozchodzimy się. Aut mamy więcej niż potrzeba. Esi, kilka słów podsumowania od ciebie. Ogólnie dobrze. W szczegółach dobrze, zawsze do przodu. Tak jest. Wojt? Job is done. No i o to chodzi. Job is done. Tak jest. Nie spodziewałam się, ale spotkała mnie dzisiaj miła sytuacja. Mianowicie podszedł do nas kolega z Olimpu, klub, który serdecznie pozdrawiam. Chciałem powiedzieć, że Olimp jest spoko, bo mają zniżki dla studentów. Nie było dzisiaj naszej przyjaciółki z Kędzierzyna. No ale pozdrawiamy mimo to. No pozdrawiamy, pozdrawiamy też. Koniec. Ruszamy i Kleszczewo. Żegnamy.